Od poniedziałku 26 kwietnia znacząco przyspieszy rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Rząd zapowiedział, że każdego dnia rozpoczynana będzie rejestracja dwóch roczników, ale ta zasada potrwa tylko do 6 maja włącznie. Następnego dnia rejestrowane będą już po trzy roczniki. Zgodnie z nowym harmonogramem, urodzeni w latach 1974 i 5 zarejestrować się będą mogli już w najbliższy poniedziałek. We wtorek otwarta zostanie rejestracja dla urodzonych w latach 1976 i 7. Według tej zasady do 6 maja zarejestrować będą się mogli wszyscy, których data urodzenia wypada najdalej w roku 1993. 7 maja kolejne przyspieszenie, które pozwoli już w dniu 9 maja zapisać na szczepienie ostatnią grupę wiekową, która może być zabezpieczona przed ciężkim przebiegiem SARS-CoV-2. Co ważne, już 28 kwietnia, w najbliższą środę, otwarta zostanie rejestracja dla osób w wieku 30-39 lat, które wypełniły formularz zgłoszeniowy w pierwszym kwartale bieżącego roku. Według obliczeń rządu to ponad 400 tysięcy osób. Kolejna uprzywilejowana w taki sam sposób grupa to osoby w wieku od 18 do 29 lat. 4 maja będą mogły otrzymać skierowanie na podanie wakcyny. Według ostatniego rządowego raportu w Polsce do tej pory zaszczepiono jedną dawką nieco ponad 7 300 000 osób. Dwie dawki otrzymało blisko 2,5 miliona pacjentów. W Suwałkach w ostatni czwartek podano 456 dawek szczepionki, a w powiecie ziemskim zaledwie 79.